Historia demokracji ateńskiej. Na samym początku Ateny kontrolowane były przez Areopag, czyli radę złożoną z arystokracji, której przywodził Archon. Tacy najbardziej słynni archonci to na przykład Kleistenes czy wcześniej panujący Solon. Obaj swoją drogą przyczynili się do rozwoju tej demokracji i poszerzania pojęcia obywatelstwa i udziału społeczności wszystkich obywateli w rozwoju państwa i właśnie decyzjach politycznych. Później w miarę rozwoju wprowadzono takie organy jak na przykład Rada 500 czy Zgromadzenie Ludowe. To ostatnie to organ decyzyjny, który składał się ze wszystkich obywateli niepozbawionych wyrokiem sądu prawa do udziału w głosowaniu. Mimo że demokracja ateńska faktycznie jest bardzo ważną ideą, która była realnie realizowana, pod spodem była systemem bardzo prostym do zmanipulowania i co do zasady przez większość starożytności Atenami rządziła kasta arystokracji, która przekupywała, kupowała głosy, manipulowała lub też eliminowała przeciwników politycznych i stronnictwa, które mogłyby zagrozić jej mocnej dominacji. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Never regret. Spośród wielu sposobów na to, żeby zwalczać tę korupcję, warto wymienić tak zwany sąd skorupkowy. Prowadzony na zgromadzeniu polegał na tym, że w formie tajnego głosowania wszyscy obywatele zapisywali na skorupkach nazwisko osoby, która ich zdaniem zagrażała życiu społecznemu i życiu politycznemu i niezawisłości demokracji ateńskiej. Następnie taki obywatel, który zyskał największą liczbę głosów, był wydalany z kraju w celu po prostu ochrony demokracji. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! Mimo że to narzędzie również wydaje się być bardzo zasadnym, w większości przypadków historia pokazuje, że to narzędzie też było używane głównie po to, żeby pozbywać się wrogów politycznych, a nie chronić Ateny przed jakimkolwiek zagrożeniem. No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Ale nikt wam tego nie powie. Bo demokracja to przecież system, który jest z nami do dziś i głupio ją przedstawiać w złym świetle. Przy omawianiu demokracji ateńskiej warto wspomnieć także o pozycji stratega, czyli osoby wybieranej przez zgromadzenie ludowe w sytuacji zagrożenia Aten przez wojnę czy przeciwnika z zewnątrz. Strateg był odpowiedzialny za działania militarne, miał pod sobą pełną kontrolę nad wojskiem. Strefa obrony to jest ta ważna linia, którą zawsze trzeba zabezpieczyć przed atakiem przeciwnika. To jest ta linia ważna, ale przy przerzucie jest bardzo późne opóźnienie ustawienie zony. Wojskiem, które w dużej mierze składało się z obywateli Aten, spośród których większość posiadała podstawowe przeszkolenie bojowe, swój sprzęt i w sytuacji, w której dochodziło do zagrożenia państwa albo trzeba było kogoś podbić, po prostu obywatele Aten stawali się hoplitami, czyli żołnierzami podstawowego oddziału większości państw miast. To tyle, jeżeli chodzi o krótką historię demokracji ateńskiej. Tą uwagę nagrywam już na etapie montażu. Pomyślałem, że przypomnę jakby, że te filmy mają być raczej suplementacją nauki, a nie zastępstwem. Ten materiał, tak samo jak w sumie wszystkie rzeczy, które nagrywam, nie wyczerpują tematu. Jest jeszcze mnóstwo nazwisk, mnóstwo dat i ważnych sytuacji, które ja mogę sygnalizować, ale po prostu nie chcę. Z różnych względów, ale głównie dlatego, że mnie to nie interesuje, albo mi się nie chce. Jeżeli chcesz się rzetelnie przygotować do matury, to po prostu nie polegaj tylko na mnie, bo wtedy polegniesz, ale na maturze. Świetnie się bawię. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, oglądnij ten odcinek i po prostu powiedz wszystkim osobom, które spotkasz, żeby też oglądnęły ten odcinek i będzie okej. Okay.